Bóg, te same pusty drugi sezon. Ty co drugi jak kupi Nike to gubi rezon. One wiedzą więcej niż się o mnie. Myślę, że moje życie biegnąc po trotu, a ze wspomnień. Tak, to nie aleja gwiazdynek. Jesteś tu anonimem jak każdy z nas synek. Bloki chłoną twoją osobowość na zawsze. Nie protestuj, chodź już o ciobą na łasce. W jednym z wywiadów publikowanych po premierze twojej płyty mówiłeś o tym, że rzadko zdarzy ci się grywać koncerty na przykład dwa dni pod rząd. Dzisiaj grasz dwa koncerty jednego dnia. To jest chyba miła odmiana. No, po kilkunastu latach generalnie grania tych wszystkich koncertów, no jest to fajna sprawa, zobaczymy jak to wyjdzie. Na dobrą sprawę troszkę się sytuacja zmieniła, bo wcześniej być może rzeczywiście nie grałem takich weekendowych podwójnych koncertów piątek, sobota, teraz jest ich dużo więcej. Na razie wytrzymujemy go, że jest w niedzielę, w poniedziałek, zobaczymy jak będzie jutro w sobotę. No. Nie ma Róży bez kolców, właśnie poruszasz jakby ten problem, że nie masz, nie możesz sobie pozwolić na to, żeby w 100% poświęcić się muzyce, ale popraw mnie, jeśli się mylę, myślę, że dużo się zmieniło od tej pory. Wiesz co, dużo się zmieniło mentalnie na pewno, bo jakby ja trochę inaczej do tego podchodzę, trochę śmielej myślę o tym, żeby jednak poświęcić się tej muzyce w 100%. Jeszcze nie jest to tak fajnie od strony ekonomicznej, że tak powiem w cudzysłowie. No, ale zobaczymy, co życie przyniesie. No, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Trzymam kciuki, że było. Pasja to taki mocno osobisty, refleksyjny krążek. Czy podobnych klimatów możemy spodziewać się na kolejnej płycie? Kurde, każdy mnie o to pyta. Generalnie nie chciałbym zdradzać za bardzo konceptu i jakichś pomysłów, bo zawsze staram się jakoś zaskoczyć słuchacza i zrobić coś niespodziewanego. Ale już gdzieś pisałem na ten temat albo w jakimś wywiadzie mówiłem, że będzie to całkiem inny klimat niż pasja. Znaczy tak mam nadzieję, no na chwilę obecną takie są założenia i tak to wygląda po dotychczas napisanych utworach. No, nie mówię, nigdy nie mów nigdy, no zobaczymy jak będzie, ale no chciałbym zrobić coś całkiem innego, coś myślę mniej rozkminkowego, coś trochę weselszego. Zobaczymy. Ja wiem właśnie, że ty bardzo niechętnie o tym mówisz, o rzeczach, które jeszcze nie powstały, ale czy możesz określić jakąś, nie wiem, bliższą datę tego, kiedy coś się ukaże, jakiś singiel? Kurde, zawsze jest tak, że jak określam jakąś datę, to później niestety muszę ją zmieniać. Ale nie chcę cały czas odpowiadać, że nie wiem, nie powiem, więc przewiduję, że, znaczy mam nadzieję, że ta płyta ukaże się pod koniec tego roku. Ewentualnie może to być tuż po, czyli na wiosnę 2014, ale mam nadzieję, że jednak będzie szybciej niż później. Na swoim Facebooku napisałeś, że Gdańsk zawsze głośny i gościnny. Czy to się dzisiaj sprawdziło? No jak najbardziej, no żałuję tylko, że musiałem grać o tak wczesnej porze, dlatego że tam jedziemy do innego miasta jeszcze. Bo myślę, że tak jak powiedziałem, na scenie z czasem byłoby to jeszcze bardziej widoczne i słyszalne. Ale tak jak mówiłem, już na scenie 20 lipca przyjadę tutaj ponownie i mam nadzieję w całej krasie zobaczyć tą gościnność i głośność Gdańska. No, mam nadzieję, że tak będzie.